Panie Tomaszu, gratuluję nagrody za dokument Tylko nie mów nikomu. Czy pan się spodziewał tej nagrody i czy ta nagroda cokolwiek w pana życiu zmieni? Mój tata był przekonany, że otrzymamy tę nagrodę, więc miał rację. Ja nigdy nie jestem pewny, że otrzymam jakieś wyróżnienie czy jakąś nagrodę. Każda z nich jest dla mnie ważna. Ta jest, można powiedzieć, takim zwieńczeniem tych niesamowitych miesięcy, które wydarzyły się po premierze naszego filmu. Bardzo dziękuję Akademii Filmowej za docenienie tego, co zrobiliśmy. To dla nas bardzo ważne, bo oczywiście nie robiliśmy tych filmów, tego filmu i kolejnych nie robimy dla nagród, ale gdy je otrzymujemy, to też jest dowód tego, że ta nasza praca została dobrze wykonana i przez ekspertów jest dobrze przyjmowana, co dla mnie osobiście jako reżysera jest bardzo ważne. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!